Cześć, w tym materiale porozmawiamy o tym, czy warto prowadzić Twoją stronę internetową, kiedy prowadzisz biznes. Może w obecnych czasach wystarczy skupić się już tylko na mediach społecznościowych. Niektórzy przedsiębiorcy uważają, że jest to w pełni wystarczające. Wyobraź sobie, że Twój biznes jest jak gepard, szybki, zwinny i goniący za zdobyczą. Dobra strona internetowa to większa szansa na to, że gepard dopadnie gazelę i zrobi to szybko, bezpiecznie i efektywnie. W Polsce działa około 4 milionów podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Natomiast z krajowych domen internetowych, domen.pl, mamy zarejestrowanych w Polsce około 2,5 miliona. No ale przecież polscy przedsiębiorcy mogą korzystać również z innych końcówek domenowych, nie tylko z .pl, a zatem można powiedzieć, że konkurencja jest ogromna. I czy tyle milionów osób może się tak naprawdę mylić? Strona internetowa jest jak wirtualne drzwi do Twojej firmy, otwarta 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Ze względu na rozległość tego zagadnienia pominę w tym materiale bardziej szczegółowe informacje na temat kosztów i sposobów tworzenia stron internetowych. Ale w tym miejscu powiem Ci, że w każdym działaniu biznesowym warto jest patrzeć na relacje pomiędzy nakładami i efektami. I wielu przedsiębiorców, zwłaszcza spoza branży IT, ma takie przekonanie, że stworzenie strony internetowej jest kosztowne, że wymaga czasu i nakładów. I tak było kiedyś, a teraz jest Now i stronę internetową przy pomocy takiego kreatora jak Now możesz stworzyć błyskawicznie w 60 sekund i masz ją po prostu zrobioną od razu. A więcej na temat tego rozwiązania w opisie na dole. Wróćmy natomiast do głównego tematu naszego filmu, czyli czy warto mieć stronę internetową. Moim zdaniem nie warto. Nie warto mieć strony, tak jak nie warto mieć magistra, ale warto zostać magistrem. Bo mieć magistra to tak jakby tego magistra kupić gdzieś na targowisku, ale zostawać magistrem? Wtedy mówimy o zgłębianiu wiedzy, o pisaniu pracy magisterskiej, o obronie tej pracy, o pewnym procesie związanym z interakcją ze światem nauki, tak, z poznawaniem czegoś. I tak samo, kiedy mówisz, że masz stronę albo że prowadzisz stronę, to są troszeczkę dwie różne perspektywy. Mieć stronę, no to po prostu ją zrobić i zapomnieć. Ale to prosta droga donikąd. Wtedy nawet nie poczujesz, że ta strona przynosi Ci efekty. To tak jak mam Facebooka czy mam Instagrama. Ale jeżeli nie prowadzę aktywnie swojego profilu, to co wtedy? Czy mam jakieś korzyści? No i podobnie będzie ze stroną internetową. Mówimy o prowadzeniu strony, czyli o tym, że nie tylko ją posiadasz, nie tylko ją masz zrobioną, ale również dbasz o nią regularnie pod kątem zarówno technicznym, jak i przede wszystkim marketingowym. I może wydaje się to przerażające, ale dzięki takim rozwiązaniom jak kreator stron Now, to właśnie prowadzenie strony, a nie tylko jej posiadanie, staje się o wiele prostsze niż miało to miejsce do tej pory. Wyobraź sobie, że wchodzisz do restauracji i ani nie ma karty, nie ma menu, nie wiadomo jakie są potrawy, nie wiadomo ile kosztują, nie ma żadnego znaczka, który by mówił gdzie jest toaleta, ani kto jest szefem kuchni. No tak naprawdę bardzo trudno byłoby zdecydować się na jedzenie w takim miejscu, prawda? No i podobnie jest z Twoją firmą. Jeżeli ktoś ma zdecydować się na skorzystanie właśnie z Twojej oferty, kupienie czegokolwiek od Ciebie, produktu bądź usługi, to tak naprawdę dobrze byłoby tej osobie zapewnić pełne informacje na temat tego, co tak naprawdę oferujesz, po to, żeby ten potencjalnie kupujący mógł ocenić, czy to, co masz do zaproponowania, jest na pewno najlepszym sposobem zaspokojenia jego potrzeb. Dobra strona internetowa eliminuje wiele niejasności. Dokładnie opisuje Twoją ofertę i mówi o tym, co tak naprawdę klient będzie miał, jeżeli skorzysta z Twoich propozycji. Dobra strona internetowa opowie o tym, jak zmieni się życie albo praca tego klienta w wyniku korzystania z Twoich produktów bądź usług. No dobra, ale ofertę czy dane kontaktowe przecież mogę pokazać również w mediach społecznościowych, tak? W tych mediach społecznościowych, które tak wszyscy po prostu z zaangażowaniem przewijamy na co dzień. No, to prawda, możesz. Ale po pierwsze, trudno się tam wyróżnić, ponieważ każdy prezentuje swoją ofertę według tej samej formatki, tak? Czy swoją firmę, swój biznes, według dokładnie tej samej
formatki, a więc nie mamy takiej możliwości wyrażania siebie. A to przecież twój biznes na twoich zasadach. Tymczasem poleganie na mediach społecznościowych to trochę jak budowanie domu, ale na cudzej ziemi. No i wydaje się, że to nie jest najlepsze, bo to przecież jest twój biznes, więc buduj własny dom na własnej ziemi, więc posiadaj własną stronę internetową. W przypadku mediów społecznościowych to budowanie domu na cudzej ziemi niesie ze sobą istotne czynniki ryzyka. Otóż jak działają media społecznościowe? To wielkie korporacje mogą w każdej chwili zdecydować o tym, czy twoje posty są wysoko, czy nisko, ponieważ te algorytmy nieustannie się zmieniają. Po drugie, mogą zdecydować na przykład o zablokowaniu twojego profilu, jeżeli uznają, że narusza on jakieś zasady. Między innymi może to dotyczyć naruszenia praw autorskich, erotyki, albo na przykład nawoływania do nienawiści. No ale kluczowe jest tutaj zrozumienie, że większość ocen twoich treści dokonuje się poprzez zautomatyzowane mechanizmy. I teraz nie ma nigdy 100% pewności, że taki mechanizm automatycznie nie zablokuje, jak to się popularnie mówi, nie zbanuje twojego profilu. Znana jest sprawa, w której Facebook pomylił łokcie z sutkami, blokując po prostu autorkę jednego ze zdjęć, gdzie po prostu ona wystawiała zwyczajnie łokcie. To dzieje się również w świecie bardzo biznesowym. Nam przytrafiło się to, kiedy nasza marka trafiała na rynek chorwacki. Tak. Na rynku chorwackim uruchomiliśmy kanał na YouTubie, gdzie wrzuciliśmy troszeczkę treści edukacyjnych, podobnie jak robimy to tutaj u nas w Polsce. Chcieliśmy się podzielić wiedzą m.in. na temat bezpieczeństwa w sieci. I ponieważ w naszych filmach pojawiały się słowa związane właśnie z bezpieczeństwem, z włamaniami i podobne, no to YouTube zablokował nasze konto na kilka godzin przed globalną premierą, no może nie globalną, tylko krajową premierą naszej marki w Chorwacji. Więc możesz sobie w tej chwili wyobrazić, jak bardzo się czuliśmy zestresowani, kiedy nagle wszystkie nasze materiały wideo, do których odnośniki były w mailach na stronie internetowej, przestały działać. I to niestety się po prostu dzieje. Dlatego poleganie wyłącznie na mediach społecznościowych jest ogromnym ryzykiem. Prowadząc firmę, po prostu najlepiej dywersyfikować te kanały dotarcia. Media społecznościowe są bardzo potrzebne i mogą dać Ci ogromne korzyści marketingowe, ale jednocześnie wystawiają Cię na duże ryzyko i po to, żeby to ryzyko nieco równoważyć, warto mieć własną stronę internetową, której nikt Ci po prostu nie zablokuje skutkiem działania jakichś algorytmów, które się po prostu pomyliły. Strona internetowa może być jak portal otwarty 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Obojętnie, czy ktoś siedzi w Nowym Jorku, w Londynie, czy w Hongkongu, czy w Warszawie, zawsze może wejść na Twoją stronę i zostać obsłużonym i poznać ofertę Twojej firmy. A więc masz szansę docierać do klientów w sposób ciągły. W badaniach, które przeprowadziliśmy w ubiegłym roku, okazało się, że właśnie docieranie do klientów było tym kluczowym wręcz obszarem wskazywanym jako najważniejszy cel funkcjonowania przedsiębiorcy w internecie. Dobrze zaprojektowana strona jest jak świetnie oznakowany sklep i klienci dotrą do Ciebie po prostu błyskawicznie, ale co ważne, dotrą do Ciebie dokładnie w tym momencie, w którym oni sami szukają informacji w internecie. I to jest kluczowe. Tak, o ile media społecznościowe leniwie sobie przewijamy, tak, po to, żeby tak z nudów przejrzeć, co robią na przykład znajomi, to tak naprawdę w przypadku, kiedy ktoś ma realną potrzebę, to bardzo często stara się ją nazwać i wpisać do wyszukiwarki to, czego potrzebuje. I kiedy twoja strona pojawi się w wynikach wyszukiwania, to tak naprawdę trafiasz do potencjalnego klienta dokładnie w tym momencie, w którym on jest w procesie poszukiwania danego produktu bądź usługi, którą dostarczasz. I dlatego właśnie własna strona internetowa ma ogromny sens, ponieważ dzięki niej dotrzesz do twojego klienta dokładnie wtedy, kiedy jest to najbardziej potrzebne. Porozmawiajmy o wiarygodności. Dobrze zrobiona strona internetowa jest jak świetnie uszyty garnitur na spotkaniu biznesowym. Pierwsze wrażenie to coś, co wywierasz tylko raz i dlatego ważne jest, żeby twoja strona internetowa od początku wyglądała profesjonalnie.
Ale nie chodzi tylko o sam wygląd, nie chodzi tylko o wrażenia estetyczne, ale o to, że dobrze przygotowaną stroną i fachową zawartością możesz pokazać swoim odbiorcom, że naprawdę znasz się na tym, co robisz. Możesz pokazać, że właśnie Tobie warto zaufać i od Ciebie kupić usługi bądź produkty. I temu może służyć na przykład Twój firmowy blog. Jeżeli dobrze rozwijasz tego bloga i opiszesz tam szczegółowo swoje doświadczenie, np. proces wytwarzania produktów bądź usług, którymi handlujesz, które świadczysz, to tak naprawdę masz szansę zbudować wizerunek eksperta, masz szansę pokazać, że naprawdę świetnie znasz się na swojej robocie. A skoro mówimy już o wiarygodności, to warto wspomnieć również o opiniach w sieci. W przypadku mediów społecznościowych bądź takich globalnych systemów zbierania opinii, na przykład wizytówka w Google jest takim ciekawym miejscem, to tak naprawdę masz bardzo mały wpływ na to, jakie opinie tam się pojawiają. Natomiast na Twojej stronie internetowej opinie możesz prezentować tylko te, które są dla Ciebie wygodne. Możesz również w pełni wpływać na zawartość tych opinii, czyli tak naprawdę to Ty decydujesz o tym, które opinie są opublikowane oraz w jakim zakresie są one opublikowane. Czasami może to być tylko prosta opinia i liczba gwiazdek, ale innym razem możesz na przykład na blogu opisać całe case study, czyli studium przypadku opisujące, jak dokładnie na przykład wyświadczyłaś bądź wyświadczyłeś usługę dla tego konkretnego klienta. I tego typu materiały, no znowuż podbudowują wiarygodność Twojej firmy. I są one dostępne wtedy, kiedy szuka ich klient. Gdybyś to całe case study opisała bądź opisał na swoim profilu w mediach społecznościowych, no to co się z tym stanie? Bardzo szybko po prostu spadnie w dół i już po tygodniu czy dwóch będzie trudne do znalezienia dla Twojego klienta, a tak będzie zawsze pod ręką. Kolejnym powodem, dla którego warto prowadzić stronę internetową, jest stałe odpowiadanie na te same powtarzalne pytania. Lubisz to robić? Ja też. Mało kto naprawdę za tym przepada. No i teraz, jeżeli cały czas odbierasz telefony z pytaniami, a czy sesja komunijna kosztuje tam tyle pieniędzy, ile wtedy się dostaje zdjęć, a czy ma pan albo pani wolne terminy? No to gdybym był takim fotografem, to pierwsze, co bym zrobił, to właśnie stronę internetową. Na tej stronie bym dał dział zdjęcia komunijne i opublikowałbym, ile kosztują pakiety, co dokładnie wchodzi w skład pakietów, dałbym przykładowe zdjęcia i opinie klientów, którzy już skorzystali z tej usługi. I wtedy, za każdym razem jak na Messengerze dochodziłoby do mnie tego rodzaju pytanie, to mógłbym wysłać taki link. Albo jeżeli ktoś by dzwonił, to zapytałbym o adres mailowy albo SMS-em wysłałbym mu link do tej podstrony, a dzięki temu nie musiałbym w kółko odpowiadać na te same pytania. I nie jest to jakiś wyimaginowany problem. Moja żona jest fotografem i właśnie z takim problemem się spotkała, a dzięki własnej stronie internetowej problem został rozwiązany. W czasie badań fokusowych, kiedy pracowaliśmy nad kampanią reklamową dla kreatora stron Now, spotkaliśmy panią, która prowadzi profesjonalnie kursy pierwszej pomocy i w kółko musi odpowiadać na pytania, kiedy rusza kolejny kurs pierwszej pomocy. No więc taka strona internetowa z harmonogramem kursów to jest strzał w dziesiątkę i błyskawiczne rozwiązanie tego uciążliwego problemu. Posiadanie własnej strony internetowej to także ogromna oszczędność. Dzięki własnej stronie nie musisz płacić prowizji, tak jak ma to miejsce w wypadku wielu popularnych portali branżowych. Jeśli przykładowo jesteś lekarzem i pacjent umówi się przez popularny portal, no to jest to dla Ciebie koszt, tak? Jeżeli jesteś restauratorem i ktoś zamówi jedzenie na wynos, znowuż pojawia się koszt. Jeżeli masz miejsce noclegowe i ktoś je wynajmie poprzez popularny portal, znowuż pojawia się koszt. A jeżeli to wszystko zadzieje się poprzez Twoją stronę internetową, cóż, wtedy prowizji nie płacisz nikomu. I dlatego właśnie posiadanie własnej strony internetowej może okazać się realną oszczędnością. Prowadząc własną stronę internetową, możesz precyzyjnie monitorować wyniki. Kiedy będziesz analizować statystyki, możesz dokładnie na przykład zobaczyć, jak często klienci szukali Twojej marki w internecie, a zatem będziesz obserwować, jak rośnie rozpoznawalność Twojej marki.
kiedy będziesz analizować, co dokładnie robią na Twojej stronie, zobaczysz szybko, że niektóre elementy strony są bardziej, a inne mniej atrakcyjne, a to da Ci wskazówki na temat tego, w którą stronę warto rozwijać nie tylko treści, ale w ogóle całą Twoją ofertę. Także strona internetowa dzięki rozbudowanej analityce, znacznie bardziej rozbudowanej niż zazwyczaj masz do tego dostęp w mediach społecznościowych, pozwala Ci dużo lepiej zrozumieć oczekiwania Twoich klientów. No dobrze, to może jeszcze dwa słowa o tym, jak zabrać się za uruchomienie swojej strony. No cóż, prowadzenie strony generalnie wymaga wiedzy. Tutaj to jest niestety ta zła wiadomość, na szczęście mam też dobrą, ale o tym za moment. Jeżeli więc jesteś dobrą fryzjerką, to po prostu strzyż dalej klientów i rozwijaj swój salon, a stroną się nie przejmuj, ponieważ zaraz opowiem Ci o tym, jak możemy tą stronę zrobić błyskawicznie i z minimalnym zaangażowaniem od Ciebie. Natomiast no, jakie masz opcje? Tak? Pierwsza opcja, no to nauczyć się tworzyć strony internetowe, no i musisz sobie po prostu odpowiedzieć na pytanie, czy to jest dla Ciebie, czy jesteś osobą, która lubi się uczyć nowych rzeczy, rozwijać, czy na pewno jest to dla Ciebie najlepiej zainwestowany czas. Być może tak właśnie jest. Być może jednak lepiej Twój czas i energię zainwestować na przykład w jakieś szkolenie branżowe. No, z Twojej branży, tak, z Twojego obszaru. Dlatego to jest, no, takie pytanie, na które po prostu potrzebujesz Ty znaleźć odpowiedź, czy masz po prostu warunki i chęć do nauki. Mówimy tutaj o dobrych kilkudziesięciu godzinach, które będą Ci potrzebne, żeby tak w pełni świadomie i samodzielnie te strony internetowe zacząć chociaż troszeczkę rozumieć i robić po kolei. No ale jeżeli nie masz tego czasu, czy tej energii do nauki, no to co możesz zrobić? Możesz zapłacić specjaliście, freelancerowi albo agencji, która taką stronę zrobi dla Ciebie. I to jest absolutnie wyobrażalne. Jakie są koszty? No koszty są różne. Mniej więcej mówimy zazwyczaj w przypadku prostych stron dla małych biznesów o kwotach rzędu kilku tysięcy złotych. No i teraz, jeżeli to jest kilka tysięcy złotych, no to odpowiedz sobie znowuż na pytanie, czy Ty chcesz wydać kilka tysięcy złotych, czy na przykład kupić coś do tego swojego salonu fryzjerskiego za te kilka tysięcy, nie wiem, porządne na przykład nożyczki. Co Ci się przyda bardziej, co lepiej wpłynie na Twój po prostu biznes? Jeżeli nie chcesz wydawać pieniędzy, albo ich po prostu nie masz, bo dopiero na przykład startujesz ze swoją firmą, no to super rozwiązaniem są kreatory stron internetowych, ponieważ zazwyczaj możesz bezpłatnie albo przy bardzo minimalnym koszcie stronę zbudować, ale co więcej również prowadzić, bo to prowadzenie strony to oznacza, że ona cały czas musi być utrzymywana na serwerze, muszą być wykonywane kopie zapasowe, musi być chroniona przed różnego rodzaju zagrożeniami z sieci, na przykład wirusami, złośliwym ruchem, ale również prowadzona w takim sensie marketingowym, czyli na przykład, żeby rozwijać firmowego bloga, dodawać nowe wpisy, dodawać jakieś aktualności na Twój temat, no bo przecież w Twojej firmie będzie się dużo działo, prawda? No i w takim wypadku właśnie te kreatory stron są bardzo dobrym rozwiązaniem, ponieważ pozwalają Ci realizować to wszystko, no niemalże automatycznie. A jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat tworzenia stron internetowych, zapraszam Cię do subskrybowania naszego kanału. Daj łapkę w górę, jeżeli materiał Ci się podobał. Napisz w komentarzu, dlaczego jeszcze Twoim zdaniem warto mieć stronę internetową i czy uważasz, że strona internetowa dzisiaj to wciąż jest takie must have, czy może Twoim zdaniem wystarczy polegać na mediach społecznościowych. Daj znać, co o tym sądzisz. Bardzo chętnie poznam również Twoją opinię. Do zobaczenia.